Mam ogromną przyjemność prezentować, może nie tyle ja, co Galeria Rynek 6 Ośrodka Kultury, pracę artysty, rzeźbiarza Bogusława Popowicza. Artysty, który jest związany z Jarosławiem, tu ma swoje artystyczne korzenie, jest absolwentem naszego liceum plastycznego. Potem ukończył Akademię Sztuk Pięknych z wyróżnieniem, Wydział Rzeźby. Dalsze losy artystyczne, wiadomo, potoczyły się dalej. Jest, można powiedzieć, już takim wytrawnym artystą, który wystawia swoje prace zarówno w Polsce, jak i za granicą. A my mamy tą przyjemność, jako Ośrodek Kultury, prezentować wystawę pana Bogusława po raz pierwszy w tej galerii, ale miejmy nadzieję, że nie ostatni. Moja twórczość to już chyba z 30 lat, więc na wystawie mamy rzeźby, które pochodzą z różnego okresu, chociaż akurat jakbym się zastanowił, to body standy i horsy, pierwsze były horsy, czyli te moje konie, a dopiero później te kompozycje z aktami ludzkimi, kobiecymi i męskimi. A wcześniej jeszcze rysunki, które też zabrałem na wystawę i starałem się jakoś tematycznie to wszystko powiązać, chociaż mamy do czynienia tutaj faktycznie z taką kompilacją, bardziej wesoły temat to może te konie, które budzą jakąś nadzieję, ale całość jest monochromatyczna w czerni i bieli, stąd myślałem, że da się to jakoś uzasadnić na wystawie i połączyć w całość. Więc jak mówimy o jakichś datach i części, która powstała, to rysunki faktycznie można datować na 10 lat wstecz nawet, a same rzeźby to są jakieś 3 lata, ale przemyślenia i tematy to są zebrane faktycznie z tych 30, czyli to doświadczenie z czasem gdzieś tam przebija się do tych najnowszych prac. Stąd moja taka refleksja, że mimo, że to są prace dosyć nowe jak na rzeźby, to z tym takim nośnikiem właśnie doświadczenia własnego, no nie? Które chciałbym jakoś przekazać w mojej może takiej niewielkich rzeźbach, te body standy, nie wiem czy tu widać, akurat kamera chyba nie obejmuje, ale to są te kompozycje, które zbudowałem na zasadzie takiego stojaka na ludzkie części torsy. Jesteśmy w Jarosławiu, czyli w mieście, w którym jakby ten zapoczątkowała się moja twórczość i ta droga twórcza. To się odwołuje do takiego nazwiska znanego w środowisku, czyli Henryka Cebuli, który mnie namówił na rysunek satyryczny, humorystyczny, bardziej satyryczny. A moje ja, takie wewnętrzne przekonanie jednak trochę walczyło z tym i z takimi tematami na konkursy i zawsze jakoś odbiegałem od tego tonu takiego żartobliwego w stronę melancholijno, no nie wiem, symbolicznego, więc tutaj mam te rysunki, które dłużej przeleżały gdzieś w szufladach i ja postanowiłem za sprawą, tutaj może wspomnę mojej żony, artystki, rzeźbiarki Anny, która mnie namawiała zawsze, żebym pokazywał swoje prace i pani Marzena, z którą miałem kontakt przed wystawą, jest też taką osobą, która jest prowodyrką do tego, żeby właśnie wystawić te rysunki, możliwe nawet pojedyncze były na wystawie, ale taka wystawa, która pokazuje jakąś większą moją twórczość, to chyba pierwszy raz ma miejsce. A wystawę będzie można zwiedzać od poniedziałku, czyli od 25 października do 26 listopada 2021 roku.